Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o przyspieszonej drodze do kapłaństwa kobiet, jaką nam szykuje Franciszek. Zacznę od czegoś innego, ale o tym za chwilę. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań. O te pytania szczególnie proszę, bo zawsze one są bardzo inspirujące. I tak, w ostatnią niedzielę byłem poza domem i poszliśmy na mszę świętą do najbliższej parafii. I tam był jeden ksiądz, jak się okazało, jeden szafarz i niewielki kościół, niewielu ludzi. No i do tego szafarza przystąpiło ze dwie osoby, do księdza reszta. I ten szafarz jeszcze, jak szybko swoje skończył, no to ustawił się koło księdza, czekając, że ktoś z tej kolejki do księdza do niego przyjdzie, ale jedna osoba się zdecydowała, stał i sobie poszedł. No i teraz to pokazuje, że jednak w Polsce w dalszym ciągu no jest jednak to przeświadczenie, że komunię powinno się otrzymać z rąk kapłana, że konsekrowane ręce kapłan i tak dalej, i tak dalej. Od samego początku historia Polski kryje wiele tajemnic, spisków i wciąż jeszcze niewygodnych faktów. Pora ujawnić to, co dotąd było skrzętnie skrywane. Zakazana historia Polski. Tom pierwszy. Od Piastów do Jagiellonów. Książka dostępna w księgarni kapitalbook.pl. W 2021, już w styczniu, Franciszek wydał dokument mówiący o szafarstwie kobiet, że to jest dopuszczalne na terenie całego kościoła. I pytanie jest, czy zniósł tym samym dokument wydany przez Jana Pawła II, który można znaleźć, co ciekawe, na stronach oficjalnych niektórych kurii biskupich w Polsce, dokument z roku bodajże 81, który chyba wprowadził w ogóle szafarstwo świeckich w kościele, ale w tym dokumencie jest napisane po pierwsze, no, że tylko mężczyźni, którzy posiadają takie a takie cechy, tutaj tych cech bardzo dużo wymienionych, i tylko wtedy, kiedy w parafii albo w ogóle nie ma księdza, albo jest ciężko chory. No i zauważmy, że w pewnych krajach, w pewnych momentach historycznych to szafarstwo świeckich miało sens, bo po prostu nie było, czy to w Korei, czy w Kazachstanie, czy we Francji, nie było możliwości dotarcia, przede wszystkim dotarcia do chorych, ale również wiem, że przecież były takie sytuacje, że po prostu przyjeżdżał ksiądz, dokonywał konsekracji i później go nie było przez dwa miesiące i nie było mszy, ale no świeccy jakoś tam sobie rozdawali, robili jakieś modlitwy, rozdawali Najświętszy Sakrament. Był tu jakiś sens. Chociaż to nie jest tak, że to było konieczne, prawda? To było niebezpieczne, bo przecież były takie okresy w historii Kościoła, gdzie w ogóle nie pozwalano przyjmować komunię częściej niż raz na miesiąc czy raz na dwa miesiące, z tego względu, że wtedy Kościół podchodził do tego problemu w ten sposób, że jak ludzie za często przystępują do Komunii Świętej, to im się to powszednieje i przestają traktować Najświętszy Sakrament w sposób właściwy. Pamiętajmy, że to jest tak, że idziemy do Komunii Świętej i w efekcie tej komunii otrzymujemy masę łask, ale to tak jakbyśmy otrzymali od kogoś dziesiątki prezentów, niesiemy te prezenty w rękach, wychodząc od niego i wrzucamy je na przykład do kosza na śmieci, bo nam za ciężko, albo
myślimy o czymś innym, spieszymy się gdzieś, nie mamy możliwości przechowania tych prezentów, prawda? I tutaj z Komunią Świętą jest podobnie. To nie jest automat, że przystępujemy do Komunii Świętej i wszystko mamy, co Chrystus nam oferuje. No i tak, wracam do tego faktu. Franciszek zezwolił na szafarstwo kobiet w 2021 w styczniu i co ciekawe, Episkopat Polski już chyba miesiąc po tym wydał specjalny dokument, dokument konferencji Episkopatu Polski, czyli nie kilku biskupów, tylko wszystkich biskupów, w którym była mowa, że na terenie Polski kobiety mogą rozdawać Komunię Świętą. Ale minęło pół roku, nie, minęło półtora roku i nikt nie wprowadził tych kobiet szafarek. Dopiero w czerwcu 2022 zdecydował się na to Gądecki, który pobłogosławił 50 albo 51 zakonnic, które miały w diecezji jego rozdawać Komunię Świętą i rozdają. Natomiast w grudniu 2022 arcybiskup Ryś rozpuścił wici po całej diecezji. Nie wiem w jaki sposób, czy to ogłoszenia w prasie, czy ogłoszenia zambon, czy jak to wyglądało. W każdym razie puścił na całą diecezję taką informację, że na terenie tej diecezji każda kobieta będzie mogła rozdawać Komunię Świętą, byle przeszła odpowiednie przeszkolenie. No i rozpoczął się nabór. Na temat tego, ile kobiet się zgłosiło i jakie to były kobiety, to żadnych informacji nie znalazłem. Pewnie będą one się pojawiały w lokalnej prasie łódzkiej. Bo tutaj jest jedna wielka ciekawostka, że o ile dokument konferencji Episkopatu można było znaleźć na stronie Episkopatu, o tyle posunięcia Gądeckiego i Rysia nie ma ich oficjalnie nigdzie, tych dokumentów, natomiast informacje są z lokalnych mediów i no, są potwierdzone, prawda? Znaczy sam arcybiskup Ryś potwierdził je na przykład w wywiadzie dla Gościa Niedzielnego, gdzie powiedział między innymi, że no nie widać żadnych absolutnie przeciwwskazań, żeby kobiety rozdawały Komunię Świętą. Jedyna przeszkoda jest o charakterze kulturowym. No to kultura rzecz zmienna i to coś, czego nie należy brać pod uwagę. No i arcybiskup Ryś stwierdził, że od stycznia 2023 w diecezji łódzkiej Komunię Świętą będą rozdawać kobiety. I tylko ktoś tam, jeden z dziennikarzy w jednym z lokalnych mediów łódzkich ujął to w ten sposób, że być może od stycznia będą rozdawać kobiety, czyli coś zakładał. Pytanie, co zakładał? Być może zakładał to, że kobiety się nie zgłoszą. Myślę, że się niestety, ale się zgłoszą. I drugie, mógł zakładać reakcję wiernych, prawda? Bo dochodzą do mnie informacje, ludzie piszą maile, dzwonią, że coraz więcej jest no, takich zdecydowanych reakcji na tych szafarzy, tym bardziej, że okazuje się, że szafarzami najchętniej zostają różnego typu dziwni, mówiąc bardzo delikatnie i dyplomatycznie, ludzie, którzy chcą robić kariery polityczne albo robią jakieś takie biznesy, co do których niektórzy mają podejrzenia, że to nie do końca jest uczciwe. No i teraz jak się widzi, że taki występuje w stroju kościelnym i rozdaje komunię, no to on ma większy autorytet, większe zaufanie, to później na niego głosują i tak dalej. I tylko w diecezji płockiej
ukazał się w swoim czasie, nie wiem dokładnie kiedy, dokument, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale ukazał się dokument wydany przez, nie wiem, kurię albo arcybiskupa, że szafarzami nie mogą być politycy. Czy inaczej, no i samorządowcy, to znaczy ci, którzy no, w dzisiejszym ujęciu prowadzą działalność polityczną. I teraz wracając jeszcze do tego arcybiskupa Rysia i do tego, że przeszkody są kulturowe, zauważmy, że jest takie bardzo, coś takiego bardzo ważnego w katolicyzmie, grzech, który jest bardzo negatywnie oceniany, ten grzech nazywa się zgorszenie. Czyli na przykład, jeżeli jakaś panienka się rozbierze za bardzo, no to jest kwestia, gdzie ona się rozbierze za bardzo. Bo jeżeli się rozbierze za bardzo, a dookoła są młodzi ludzie, koledzy, koleżanki tej panienki i nikt na to jakby nie zareaguje w żaden negatywny sposób, emocjonalny czy jakikolwiek inny, no to jakby zgorszenia nie ma. Natomiast jeżeli ta panienka się rozbierze w towarzystwie jakichś ludzi tradycyjnych, myślących tradycyjnie, starszych i oni poczują się zgorszeni, albo młodych, którzy poczują się zgorszeni, i to jest to wtedy grzech, wielki grzech, prawda? Kwestia, o kwestii zgorszenia, grzechu zgorszenia dzisiaj jakoś nie, chyba się w Kościele nie mówi. A tutaj no, mamy ewidentnie do czynienia z czymś takim, że to zgorszenie będzie z pewnością się pojawiać w parafiach łódzkich, jak tam pojawią się kobiety. Tym bardziej, jak ludzie będą znali te kobiety i wiedzieli, kim one są, jaki tryb życia prowadzą, co można im zarzucić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co nie zawsze ksiądz wychwyci, bo tam jakieś sito ma być, który będzie stosował proboszcz, ale to dzisiaj nie jest tak, szczególnie w parafiach miejskich, że proboszczowie wiedzą wszystko o swoich parafiankach. Czasami proboszczowi może się wydawać, że parafianka to pobożna kobieta, a okazuje się, że ona mieszka z jakimś mężczyzną bez ślubu i to takich mężczyzn zmienia co dwa miesiące i do proboszcza ta informacja nie dotarła, czy jakaś inna informacja o czymś, co no, jest oceniane w świetle moralności chrześcijańskiej jako coś bardzo negatywnego. Także ten program, który w tej chwili kończę, myślę, że to jest ważny program, dlatego że powinniśmy sobie uświadomić, i taki jest cel tego programu, że od nas zależy też to, czy kobiety będą szafarkami i jakie kobiety będą szafarkami. Od naszej reakcji, od tego, czy będziemy rozmawiać na ten temat z proboszczem, że będziemy chodzić do niego delegacjami, że będziemy wcześniej go ostrzegać, że w tym środowisku to będzie wielkie zgorszenie i będzie wielki sprzeciw i taca się zmniejszy i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy, że są dwie ważne kwestie w naszym życiu moralnym z punktu widzenia katolickiego. Znaczy pierwsze, że jeżeli jacyś ludzie mają jakieś obowiązki, moralne również, i ci ludzie tych obowiązków nie spełniają, to inni ludzie, którzy nie mają tych obowiązków, ten obowiązek przechodzi na nich. Prawda? Czyli wyobraźmy sobie sytuację, że nagle ktoś się przewraca na ulicy, traci przytomność i przed nami idzie lekarz, albo wiemy, że to jest lekarz, albo on jest ubrany jak lekarz. No w każdym razie idzie lekarz i mija sobie tą nieprzytomną osobę, idzie sobie dalej. No to nie możemy powiedzieć w tym momencie, to jest lekarz, to jest jego obowiązek, nas to nie obchodzi i my też przechodzimy obok. Nie, jeżeli on nie udzieli pomocy, to my
musimy udzielić pomocy. Więc to jest pierwsza kwestia przechodzenia obowiązków z człowieka na człowieka. A druga kwestia, że no, wiemy, jakby powtarzamy to, że można zgrzeszyć myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. I dzisiaj mówi się bardzo mało, albo się w ogóle nie mówi. Ja nie słyszałem o grzechu zaniedbania, żeby nas uwrażliwiali kapłani na ten temat. I tu też ten wypadek występuje grzechu zaniedbania, że nie reagujemy. A naszym obowiązkiem jest zareagowanie. Dziękuję bardzo. Dlaczego czołowy mason Jan Józef Lipski był autorytetem dla Adama Michnika i Jarosława Kaczyńskiego? Czym jest kabała i kim byli różokrzyżowcy? W szponach Lucyfera, masoneria i inni pomocnicy szatana. Najnowsza książka Stanisława Krajskiego. Poznaj plany masonerii wobec Polski.